Zazwyczaj na kanale Morele TV rozmawiamy o drogich kartach graficznych, takich za 1000, 1500 bądź 2000 zł. Myślimy o graniu w 4K na matrycach 100, 120, nawet 200 Hz. Co jednak z nieco zapomnianą przestrzenią zintegrowanych układów graficznych, które są przecież obecne w dzisiejszych procesorach, czy to za sprawą IGPU Intela, czy APU AMD. Z tej strony Lipton i zapraszam Was dzisiaj na test Integry niebieskich. Intel Core i5-8400, który spełnia rolę bohatera recenzji, dysponuje zintegrowanym układem graficznym o nazwie UHD630. To tak naprawdę ten sam układ, który mogliśmy spotkać w wielu procesorach Kaby Lake, z nieco wyższym taktowaniem na rdzeniu i obsługą kontrolera pamięci RAM o zegarze 2666 MHz. Przed testami przydzieliliśmy GPU Intela 1 GB pamięci z dostępnych zasobów RAMu. Zapewne nikt z Was nie spodziewał się, że nowa, stara Integra Intela zaskoczy wydajnością w grach AAA. Nawet pod warunkiem, że będzie to rozgrywka na niskich detalach w natywnej rozdzielczości starych laptopów i monitorów. Grać się, mówiąc wprost, nie da. Problem dotyczy zarówno nowego Wiedźmina, w którym notujemy zabójcze 10, 15 lub 20 klatek na sekundę, szalenie popularnego PlayerUnknown Battleground, gdzie już podczas lotu z podochronem obraz niemiłosiernie klatkuje. Mógłbym te przykłady jeszcze mnożyć, ale pewne jest to, że rozgrywka w nowe gry za absolutnego topu graficznego będzie na układzie Intela po prostu trudna do zaakceptowania. Jednak należy pamiętać, że oprócz całej masy tytułów z piękną oprawą graficzną istnieją także takie, które gwarantują świetny gameplay i wcale nie najwyższe wymagania względem układu graficznego. Za pierwszy przykład może posłużyć Diablo 3. Gra na średnio niskich detalach Full HD wygląda naprawdę dobrze, nawet w miejscach stykowych, gdzie dochodzi do konfrontacji bohatera z mobami. Nie inaczej jest w Overwatchu. Poziom od 40 do 50 klatek jest zapewniony na tej samej rozdzielczości przy 50% skalowaniu obrazu i detalach średnich. Niedzielne granie jak najbardziej wchodzi w rachubę. Identyczne wręcz ustawienia predefiniowane w American Truck Simulator gwarantują jeszcze wyższą płynność rozgrywki i chyba nikt na to z Was nie będzie narzekał. Na dokładkę przygotowałem testy w Rocket League i docie, i tu również klatkarz jest niczego sobie. A wyzwanie wcale nie było niskie, bo w obu grach wydajność śledziliśmy przy detalach średnio-niskich w rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Zintegrowany układ graficzny Intela może pełnić dwojaką funkcję. Po pierwsze, być zastępczą jednostką dla dedykowanego układu graficznego, który uległ awarii lub oczekiwania na kartę graficzną z prawdziwego zdarzenia, którą mamy zamiar kupić, ale naszą jednostkę, czyli nasz komputer, rozbudowujemy krok po kroku. Z drugiej strony UHD 630 to dobra jednostka z myślą o odtwarzaniu filmów 4K, technik enkodowania, dekodowania i Quick Sync. We wszelkich programach, które wykorzystują te techniki, na pewno Integra pomoże Wam we wzroście wydajności i przyspieszeniu pewnych działań. Na pewno jednak Integry Intela nie można porównywać do jednostek APU AMD, bo to, co dzisiaj zobaczyliśmy, szczególnie w grach AAA, nijak ma się do tego, co oferują stare, już liczące kilka lat, jednostki APU. Zobaczymy jednak, jak ten rynek się będzie sprawował, jak będzie się rozwijał, ale mam nadzieję, że już niedługo wrócę do Was z testem, myślę, zestawu komputerowego właśnie złożonego na platformie AM4 z pewną jednostką APU. To wszystko na dzisiaj, mówił Lipton i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Morele TV. Pa, pa!